Czas świąt to czas radości, ale też niestety fantastyczna gratka dla złodziei, dla tych kieszonkowych, dla tych, którzy okradają nasze domy, kiedy wyjeżdżamy gdzieś do rodzin czy znajomych. Więc podstawa to dobrze zamknięte drzwi, ale nie tylko. Jak się zabezpieczyć na święta, żeby nie paść ofiarą właśnie złodziei? Co możemy zrobić? Myślę, że policja wie najlepiej i nam doradzi, co możemy zrobić w sytuacji, w której wyjeżdżamy na święta, jak dbać o bezpieczeństwo w tym czasie, który powinien być czasem radości, a często jest czasem no, niespodzianek niemiłych. No niestety niespodzianek, ale tutaj bardzo często tym głównym winowajcą jest pośpiech. No a w międzyczasie y, zapominamy o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa, bo niestety to często ta okazja czyni złodzieja. Y, to znaczy y, z tego jak obserwujemy, to najczęściej y, osoby, które zdecydują się decydują się popełniać tego tego typu przestępstwa, włamywać po prostu w momencie, kiedy napotykają na większy opór, czy to jakieś przeszkody techniczne, które żeśmy sobie zamontowali, y, czy po prostu jakieś spojrzenie że nie czujnego sąsiada, to po prostu odstępują. Bardzo często szukają tych okazji, gdzie będzie jak najłatwiej, więc to, o co my na początku apelujemy. To żeby zachować te podstawowe zasady bezpieczeństwa upewnić się. czy mamy zamknięte drzwi upewnić się czy mamy zamknięte okna zwłaszcza właściciele domów no to tutaj są i wejścia od, od zaplecza, od garażu, wejścia jakieś boczne okna na poddaszu. to są te wszystkie miejsca przez które włamywacze wiedzą, że mogą się dostać, więc oni bardzo często obserwują wcześniej taką posesję. Jeżeli widzą, że jest możliwość łatwego dostania się do środka no to to bardzo często po prostu z takiej opcji korzystają. Stąd nasze apele, żeby też chociażby zwrócić uwagę na to, co się dzieje w naszej okolicy, dlatego że my bardzo często wiemy, czym nasi sąsiedzi jeżdżą, wiemy jakie samochody podjeżdżają w pobliże naszego miejsca zamieszkania i jak widzimy jakieś samochody, które są nam kompletnie nieznane, samochody bardzo często na obcych tablicach rejestracyjnych, samochody, w których siedzą nieznani nam mężczyźni, niech to będzie taki pierwszy sygnał, że być może dzieje się coś niepokojącego dzwońmy wtedy na numer alarmowy 112. My takie zgłoszenia jak najbardziej przyjmujemy, nawet prewencyjnie sprawdzamy, kontrolujemy, legitymujemy takie osoby. No ale wówczas, jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z kimś, kto chciałby popełnić przestępstwo, no to to jest dla niego sygnał, że tutaj się to nie uda. No często podróżujemy i to bezpieczeństwo na drodze też jest bardzo ważne. To jest rzeczywiście dla nas taki czas wzmożonej, intensywnej pracy, zwłaszcza właśnie dla policjantów ruchu drogowego, dlatego że my spodziewamy się, jak co roku zresztą, wzmożonego ruchu i na tych drogach wyjazdowych, i na tych głównych arteriach łączących województwa, łączących miasta, no bo przecież wyjeżdżamy na święta, do rodziny, dlatego rzeczywiście można się spodziewać większej ilości policjantów ruchu drogowego. Te nasze sito kontroli, jak zwykle, będzie bardzo gęste, jak zwykle będziemy sprawdzać stan trzeźwości, a ja tutaj jeszcze raz apeluję, że no nie ma miejsca na pijanych kierowców na naszych drogach. Bardzo często jesteśmy pasażerami i nie reagujemy niestety na to, że kierowca może być pod wpływem. Mamy prawo jazdy, a mimo wszystko kieruje osoba, która spożywała dzień wcześniej alkohol, dlatego zwróćmy na to uwagę, nie gudźmy się na to, żeby za kierownicą siedział ktoś pod wpływem alkoholu, no ale rzeczywiście z drugiej strony ten wzmożony ruch możemy się spodziewać kierowców mniej doświadczonych na drogach, dlatego Bądźmy dla siebie bardziej wyrozumiali. Może się tak zdarzyć, że ktoś porusza się mniej pewnie w tym zwiększonym ruchu, w tym zwiększonym natężeniu także na autostradach. Ktoś zapomni, jedzie lewą stroną autostrady zamiast zjechać na tę prawą stronę. Czyli to wszystko, co tych doświadczonych kierowców może bardziej irytować, ale jeszcze raz apeluję: to będzie zwiększony ruch. Nie śpieszmy się, musimy założyć, że dojedziemy troszeczkę później, niż pokazuje nam GPS. No, najważniejsze, żeby dojechać bezpiecznie do celu. A my Państwu życzymy po prostu w związku z tym spokojnych, bezpiecznych świąt Bożego Narodzenia.